Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w dzisiejszym materiale pokażę Wam wyjęcie tej oto monety 10 zł 1938 z slabu. Powody, dla których wyjmuję tą właśnie monetę ze slabu, podałem ostatnio, pokazując Wam całą kolekcję i to jest jedyna moneta, jeżeli chodzi o drugą RP, którą mam w slabie. Chciałbym, żeby po prostu razem z innymi była na tacce. Dodatkowo no, mam pewne wątpliwości co do tej oceny, jeżeli tutaj chodzi o ten grading. Tak jak pisaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, no grading ten nie jest zbyt wiarygodny, więc nie mam żadnych skrupułów, żeby tą monetę wyjąć. Jeżeli interesuje Was, jak to będzie wyglądało i jak generalnie wygląda kondycja tej monety po wyjęciu ze slabu, zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję również za komentarze pod poprzednimi filmami. No, wyraziliście sporo wątpliwości co do właśnie tego gradingu, co upewniło mnie, ja już zresztą wcześniej tak planowałem, ale po Waszych komentarzach jakby no, upewniłem się, że no, można śmiało, bez żadnych obaw właśnie tą monetę ze slabu wyjmować. Więc dziękuję Wam bardzo za te komentarze. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o metody wyjmowania monet ze slabu, no to na YouTubie informacji na ten temat jest sporo. Takie najbardziej wiarygodne chyba przedstawił na swoim kanale pan Damian Marciniak, odnosząc się do dwóch popularnych slabów z firm amerykańskich. No ja spróbuję to zrobić z pomocą śrubokrętu i młotka. Już kiedyś wyjmowałem monetę ze slabu. Zrobiłem to jeszcze inaczej, delikatnie tutaj wyłamując to naokoło. Było to troszeczkę czasochłonne, natomiast no to co najważniejsze to żeby nie uszkodzić samej monety. Nie będę wbijał śrubokrętu z tej strony, tylko postaram się go wbić tutaj. Tym samym moneta będzie bardziej bezpieczna. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, przejdźmy do operacji. Dobra, udało się wbić śrubokręt w slab, tym samym go rozszczelnić i teraz delikatnie wyłamuję i spróbujemy dostać się do środka. Widzicie? Już kawałek okładki poszedł. No i teraz trzeba to zrobić ostrożnie, żeby tutaj nie uszkodzić monety. Boję się po prostu, żeby ten plastik łamiąc się nie podrapał powierzchni monety. Zobaczcie, on łamie się idealnie tutaj na monecie. Nie podoba mi się to za bardzo. Mamy to. Słuchajcie, tak ta dyszka wygląda. Wyjmiemy ją teraz z tego. Dobra. Siedzi dosyć ciasno w tym plastiku. To jest taki miękki plastik. Zobaczcie, to się wygina. Zaraz Wam to pokażę bardziej dokładnie. Siedzi dosyć ciasno. To mi się nie podoba. Również to mi się nie podobało w tym gradingu, że nie ma możliwości, żeby zobaczyć rand monety. No i tak się prezentuje. Przyjrzyjmy się tej monecie jeszcze w powiększeniu na makro. Zobaczmy sobie, jak wyglądają detale. Postaram się Wam tutaj pokazać, jak ta moneta wygląda. Całkiem fajna, aczkolwiek tutaj widoczne są rysy. Jestem ciekawy, co myślicie, czy ta moneta była czyszczona, czy jest to naturalna patyna i zabrudzenia. Ja mam co do tego wątpliwości. Jak dla mnie jest zbyt czysta. Zbyt czysta, jeżeli chodzi o monetę, która no, ma już 80 lat ponad. Tutaj zobaczcie, jak wygląda po stronie orła. Ładnie się to prezentuje. Słuchajcie, jestem ciekawy, czy Waszym zdaniem moneta ta zasługuje na taką notę, jak tutaj była, czyli MS
60. Dobra. Słuchajcie, moneta wyjęta ze slabu. Na razie ląduje na tacce. Te wszystkie rzeczy idą na bok. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda ten środek. Zobaczcie, to jest taki elastyczny plastik. Nie wiem, czy to jest ta guma, to nie jest. To jest bardziej taki plastik elastyczny. Tutaj mamy wklejony chyba ten papierek i logo. To sobie zostawiam. Dobra. Słuchajcie, także jak widzicie, dzisiaj taki odcinek roboczy. Jestem ciekawy, co wy myślicie na temat tej monety. Czy ona rzeczywiście zasługuje na MS-60? Dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału i zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć.